Witam, z tej strony Szymon, a to jest kolejny odcinek z gry Cities Skylines. Zobaczcie, jak ładnie teraz wygląda ten remont autostrady. Dodałem troszkę więcej pojazdów, jakieś koparki, spychacze, góry piachu, tak samo tutaj. Dodałem też jakieś remonty, więcej remontów nawierzchni ulicy, tak samo tutaj. Mamy nawet remont estakady. Tutaj na górze, no bardzo to fajnie wygląda. Myślę, że nawet realistycznie, tak w miarę. Mamy tutaj porobione takie barierki, żeby tutaj, prawda, samochody nie wjeżdżały niepożądane na plac budowy. Mamy tutaj też, no mamy też tutaj jakieś, no, porobione barierki, że tutaj tam dalej nie można, nie można dalej tam jechać. Tak samo tutaj, że też jest zablokowany pas. Mamy tu jakieś remonty, no, wykopy, jakieś tam robią dopiero wzmocnienia autostrady, która dopiero tutaj będzie sobie szła, także no bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem dość realnie, więc spoczko. Okej, w tym odcinku zajmiemy się, moi drodzy, przemysłem, ponieważ jest go dosyć spore zapotrzebowanie, ale oprócz tego też porobimy sobie jakieś inne rzeczy, między innymi rozbudowa gęstości wysokiej budynków mieszkalnych, handlowych oraz budowa więcej biur i zajmiemy się też wybudowaniem komisariatu policji kolejnego, bo jak widać pomału ten pierwszy nie wyrabia, który jest gdzieś tutaj w tych okolicach, więc ja sobie to na początek zrobię. Tylko może sobie damy troszkę bardziej dzień. O, dobra. Spoko. Więc tak, mamy tutaj policja i musimy... Tak, no bardzo fajna policja. Tu jest policja i musimy zrobić kolejny komisariat. Zrobię sobie go tutaj bliżej tej strefy. Może nawet damy sobie taki zwykły ten komisariat. Taki, no, europejski, znaczy ten cały... ten amerykański, tak chyba można powiedzieć. I zrobimy sobie gdzieś tutaj w tym miejscu taki komisariat, żeby był bardziej na tą część, prawda, tą część tutaj wysokiej gęstości. I ją sobie też rozbudujemy i też przynajmniej zleci nam pasek na zapotrzebowanie przemysłowe bądź biurowe. Więc w sumie spoko, tego tutaj nie chciałem klikać. Okej, okay, także musimy sobie tutaj tą drogę przedłużyć. Mamy sporo pieniędzy, bo sobie odblokowaliśmy kamień milowy, więc mamy 300 tysięcy. Ja sobie też poza odcinkiem troszkę posiedziałem na, no po pierwsze na trybie turbo, aby zarobić troszkę pieniędzy. No i też podczas budowy tutaj tej całej tego remontu, no też spędziłem trochę czasu, więc też tych pieniędzy się zdążyło troszkę zarobić, także bardzo fajnie. I sobie bym zmienił nazwę miasta, bo mamy już tam odcinek dosyć chyba szósty, czy nawet dalej, a mamy nadal mamy tą samą nazwę miasta, więc sobie ją zmienimy na takie miasto jak Nowowice. Jest to nowe miasto, więc będą to Nowowice. No więc mam nadzieję, że fajna nazwa, nawet spoko. Gdzieś w tych rejonach będzie też duży dworzec kolejowy, ten taki wieloperonowa stacja, ona jest w transporcie, tutaj w tej zakładce. Damy sobie chyba tą, albo tą końcową, to jeszcze nie wiem, ale chyba raczej tą, bo tam gdzieś dalej też bym jeszcze pojechał z pociągiem gdzieś w tamte rejony, bardziej na prawo, bardziej na lewo, więc nie będziemy tutaj tak od razu robić, że po prostu taką końcową, prawda? Okej, tutaj sobie też rozbudujemy w tą stronę i wypadałoby to jakoś też fajnie później połączyć, żeby takie było fajne przejście między tutaj tym budynkami niskiej gęstości, a gęstości wysokiej. Tylko jeszcze za bardzo nie mam pomysłu w sumie, jakby to zrobić. Tutaj sobie damy jakoś takie coś takiego.
I tu może być jakiś park. W sumie można by jakiś park tam wykonać, bo no nie mamy zbyt parków w tym mieście, takich fajnych. Więc sobie może poza odcinkiem taki jakiś park tutaj fajny wykonam z DLC z Park Life. Ok, coś takiego. I tutaj sobie porobimy tak. W tym miejscu oczywiście będą mieszkalne. Tutaj możemy zrobić tak, że w tym miejscu będzie połowa handlowych, tak dosyć sporo do tego miejsca. I taką samą część nie przemysłu, tylko biur. A tu będą biura. Aby odgrodzić tutaj, prawda, hałas, bo dosyć mocno hałasują te całe strefy gęstości wysokiej, szczególnie przemysł, znaczy szczególnie handel. Ok, więc tutaj sobie dodamy te rurki w ten sposób i jedną jeszcze tak. Tutaj sobie damy taką główną rurę, niech sobie tam idzie i połączymy sobie ją jeszcze w tym miejscu, w razie gdyby jakaś była awaria, rury gdzieś indziej, prawda? Dobra, także teraz tutaj może zająłbym się tym parkiem, więc w sumie to czemu nie? W sumie czemu nie? Możemy sobie jakiś taki park, prawda, centralny tutaj zrobić, park miejski, o. Tylko najpierw dzielnica. Najpierw dzielnica, musimy sobie wyznaczyć dzielnicę parkową, ona jest tutaj. I ten park będzie takich tutaj wielkości. Całe to, ale tutaj już my pojedziemy tak na wprost do tego tutaj skrzyżowania. I to będzie nasz tutaj, prawda, park. Tereny Olchowce. Może być, czemu nie? I teraz tak, brama główna naszego pięknego parku będzie gdzieś tutaj w tych rejonach. O, dziękujemy, gratulacje, odblokowane. Następnie będzie mała brama główna. To jest niepotrzebna. Brama taka. Ją sobie damy, no myślę, że kilka. Będzie jakaś, tak myślę, gdzieś tu. Jakaś gdzieś tu. Później gdzieś tu. I tu. O, dobre. Ta sobie to jakoś fajnie, myślę, połączymy. Tutaj, tu może sobie jakoś damy do tego miejsca. Tutaj teraz tak sobie odbijemy troszkę na tą stronę i pojedziemy sobie ścieżką tak. Dołączymy się tutaj do tej. Tak trochę fikuśnie, a czemu nie? Tutaj sobie połączymy to. Jakby to tutaj połączyć? Tak, i tak mi się uda jakoś fajnie połączyć to. No, nawet się udało, spoko. Teraz stąd do tego miejsca i tutaj jakoś. Nie. To sobie damy kawałek takiej drogi prostej. Albo w sumie tak zrobić. No dobre, 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 dobre. Dobre, dobre. Tu możemy też zrobić tak i w sumie też do. No nie, tutaj to już bez przesady, prawda? Ale coś takiego, myślę, czemu nie. Dobra, także mamy takie troszkę takie ścieżki w różne strony, prawda, poprowadzone. Tu jeszcze można jakąś dać, przypuśćmy, taką odnogę na bok, tylko bez tych linii pomocniczych. Okej. No i w sumie to może na tyle by starczyło, żeby się pomieściły te wszystkie budynki, które będą. Okej. Tutaj budujemy w ten sposób, bo tutaj jest krzywo, jak się buduje, to jakoś tak krzywo wychodzi z tego, co widać, więc nie wiem czemu. Lepiej budować właśnie w ten sposób. Wtedy jest bardzo ładnie, równo i elegancko. No. I teraz tutaj lecimy to do tego miejsca i do tego miejsca. No i nie ma wejścia nigdzie obok, trzeba płacić. Płacić. Tutaj jeszcze bym może jakąś taką po prostu ścieżkę w sumie mógł zrobić. Tylko nie to, tylko to. To, dokładnie to. Taką tutaj ścieżkę obok, żeby jakoś tam było, prawda, przejście.
No i tutaj mogą być też, prawda, domy mieszkalne, no bo prawda, czemu nie? Całe to może być jako domy mieszkalne. Tutaj sobie jeszcze będziemy musieli porobić. No, to bardzo fajnie zaparkowało, bardzo mi się podobało. Fajnie, fajnie. Więc tak, jakaś droga do tego miejsca, żeby nie było kolejnego skrzyżowania, bo po co, ale jakąś ścieżkę można na sobie tutaj zrobić. No i tak, tutaj będą biura, a tu będą handel. Niech się budują, bo kurde są, jest spore zapotrzebowanie, aż dziwne, że aż takie. Sobie tutaj grę przyspieszę. Prawda, póki jeszcze mogę, trzeba wykorzystywać. A teraz zajmiemy się, prawda, tu jakimś upiększaniem tego na naszego parku. Co to jest? Plac parkowy. No to niech sobie tutaj stoi tak, no, na środku mniej więcej, taki plac parkowy. Mamy tutaj kawiarnia parkowa, o kurde. Sobie damy jakoś może tu. No i toaleta, no to musi być, to jest ważne. To jest ważna sprawa. Niech sobie stoi póki co w tym miejscu taka toaleta. Myślę, że jedna powinna wystarczyć. Nie przesadzajmy. I mamy też parkowy punkt informacji. To sobie niech stoi tutaj. Okej. No i mamy jeszcze nawet sporo miejsca na jakieś różne inne budynki. Te sobie pobudujemy. A i tutaj widzę, że nie wyłączyłem tego tutaj świateł, no po co, tylko mi korki robią. O, tutaj i tutaj chyba też jeszcze muszę wyłączyć tu. No i w sumie tyle, to jest taka, no to jest główna droga do tego miasta, więc no jednak wypadałoby, żeby tam nie było żadnych świateł. Czemu? Halo, nie mogę tego kliknąć, halo, halo! Czemu nie mogę tego zobaczyć? Nie mogę tego kliknąć. Tych budynków. Co? W ogóle mogę coś... Mogę. Czemu nie mogę na budynki kliknąć, halo? O! Naprawiło się. Tak, mieć dużo modów w tej grze to jest bardzo, bardzo dobre. Czemu? Opuszczony, bo co? Z powodu niskiego wykształcenia. Oż ty w dupę. To trzeba szkoły robić. Musimy zrobić tak, na pewno szkołę jakąś średnią jeszcze. Tutaj gdzieś w tych rejonach. Tutaj. Żeby była blisko tej głównej ulicy. I szkoły podstawowe jeszcze też muszą być. Sobie tutaj walniemy jedną taką podstawówę. Będzie podstawówa. W sumie niech będzie. Jeszcze musimy zrobić tutaj, prawda, uniwerek. Ja bym taki uniwerek zrobił może w kolejnym odcinku z DLC Campus. Zrobić politechnikę. Gdzieś na przykład, nie mam pojęcia, może gdzieś tutaj, tak między tym a tym, taką jakąś politechnikę zrobić, a tu jakiś taki park, żeby tak fajnie to oddzielić. Tam sobie szła ta droga, no w sumie można by tak to ogarnąć, żeby tutaj była politechnika. Byłaby fajnie w centrum, no to jest niegłupi pomysł. Także tutaj będzie politechnika w kolejnym odcinku, super. Bardzo fajnie. Podoba mi się. Dobra. Także nie będziemy tutaj póki co budować żadnych uniwersytetów takich zwykłych. Tylko poczekamy, aż będą te uniwersytety. Ten uniwersytet, który ja zbuduję sobie z DLC Campus. On bardzo fajny jest. Naprawdę polecam. Dobra. Widzę, że tutaj ten przemysł to jest no naprawdę straszne zapotrzebowanie. Ale no powinno pomóc, prawda? No pobudowałem troszkę tam tych szkół różnych, więc powinno być git. Okej, więc sobie może rozbudujemy przemysł rolniczy. Teraz, czemu nie? On się przyda.
Mamy z niego hajsy. Tutaj widzę, że mi tak to wyjdzie, tak trochę chujowo. Bo musiałem usunąć drzewa. No ale prawda, mówi się trudno i buduje się dalej. Także musimy powiększyć tutaj naszą... powiększyć naszą dzielnicę, kolonię. Tak, i teraz tutaj możemy zrobić elegancko więcej przemysłu, bo jest na niego zapotrzebowanie, a też nie chcę aż tyle tych biur tam wykonywać, bo po co, skoro i tak jeszcze nie mam uniwersytetu. Okej, dobra. Mamy 10 tysięcy mieszkańców i będziemy mieć teraz kamień milowy. Duże miasto. Tak? Chyba tak. I sobie odblokujemy kolejny kwadrat, nowy obszar, znaczy obszar kampusu. Jakieś tam nowe przepisy, nowe ścieżeczki. No tutaj to się akurat nie muszę z tym martwić. O, krematorium, to jest dobre. To jest dobre oraz kryokrypta. Czyli dwa, tak jakby można powiedzieć właśnie, te krematoria, no to one się przydadzą, moi drodzy. One się przydadzą i to bardzo, bo no nie jest kolorowo, jeżeli chodzi o zmarłych, a później zapychają się te całe cmentarze. Ale no, oczywiście one też będą cmentarze, no bo te są spoko. Sobie jeszcze rozbudujemy. Żeby tu było więcej mieszkańców. A tutaj więcej w sumie... też mieszkańców możemy dać. Tu. Tutaj mogą być biura. Tu mogą być mieszkania. O, dobra. Bardzo fajnie. Okej. Więc teraz tak, zobaczmy jak tam zdrowie. Mamy sporo chorych i tylko jeden szpital. Więc tutaj no pomału można byłoby chyba jakąś kolejną taką chyba sobie najpierw zrobię, póki co. A jak coś, to sobie ją usunę i postawimy sobie później szpital. Tylko może tak bardziej na środku. O, idealnie. Mamy kolejną klinikę. Straż pożarna też tutaj się przyda. Taka zwykła już, taka bardziej amerykańska niż europejska. Na stare miasto to jeszcze przyjdzie czas. Ją sobie zrobimy gdzieś tu. I tutaj powinno mieć wszędzie ładny dojazd. No, mniej więcej. Później sobie tutaj jeszcze jakąś wykonam. Remizę fajną, żeby też tutaj te rejony mogła sobie gasić. Okej, tutaj sobie jeszcze zrobię ten tor, pociągnę, żeby już wiedzieć co, gdzie oraz jak. O matko. On jest tak trzy kratki chyba od tego, więc będzie raz, dwa, trzy, no to tutaj. Tutaj będzie sobie szedł ten tor. Do tego miejsca. Matko, taki będzie tutaj zakręt, taki ostry. No nie, no to bez przesady, no kurde. Tutaj tramwaje będą chyba jeździły, a nie pociągi, jak takie coś zrobię. To gdzieś myślę do tego miejsca. Teraz tym narzędziem sobie to zrobimy. Jakoś tak. No, mniej więcej. Może jeszcze raz. No, troszkę to łagodniej wyszło. Ale jeszcze tak nie jest zbyt równo. No, ale już niech będzie, już lepiej niż było. No i tam gdzieś tutaj w tych rejonach będzie sobie stał dworzec, taki naprawdę dworzec główny. Okej, tutaj jeszcze musimy troszkę w sumie tą część rozbudować. Czemu nie? Mamy tutaj dzielnicę ekologiczną.
tak fajnie przy torach, fajnie przy oczyszczalni ścieków po prawej stronie u góry, także no bardzo fajne będą mieli tutaj zapachy, prawda? Mamy tutaj tylko jedyny wjazd, co nie jest zbyt dobre. No, to sobie to rozbudujemy fajnymi też domkami. O, tutaj ładnie, elegancko. Zapraszam, niech się ludzie budują, zapraszam chętnie tutaj nowe miejsca. Ile trwa odcineczek? Sprawdźmy. 20 minut. Okej, dobra, spoko, spoko. Dobra, także tutaj jeszcze sobie musimy sprawdzić, jak tam prąd. No, jeszcze będzie. Woda, no, jeszcze będzie, gorzej ze ściekami. Śmieci dają radę. Bardzo fajne jest to centrum recyklingowe, super, super, sobie daje radę. Takie jedno na całe miasto i elegancko. A ten cmentarz? No, w połowie. W połowie jest zajęty. Chyba, żeby tak kupić sobie teraz ten kwadrat, a nie mogę, no to jednak będę musiał do kolejnego odcinka poczekać, aby zbudować tutaj ten cały, no ten kampus. Tutaj w tym miejscu. Okej. Także to sobie może damy ten tor. Sobie go pociągniemy do końca. Damy sobie drogę i może jakieś miasto też sobie będziemy robić pomału. Tylko ja to nie lubię do tych torów to go podłączać. Bo to później te kratki się krzywią i w ogóle. Wolę sobie tak zrobić. Chociaż teraz to akurat nic by się nie pokrzywiło, bo w sumie te tory też robiłem równo, więc tu akurat nie byłoby problemu. No, spoko. Więc to sobie to tak porobimy, żeby było również na tą stronę. No i tutaj będą tam sobie ładne tory sobie idą. Nawet równo bym powiedział. Nawet równo. A jakby tutaj zrobić tak, żeby było faktycznie równo? Zmiana. Czyli dotąd. Tak. O, to mamy bardzo ładnie równo z torami. Równy odstęp. Fajnie. Tutaj będzie można dodać jakąś ścieżeczkę. O. Fajnie, fajnie. Tutaj taka ścieżeczka. Taka ścieżeczka, taka ścieżeczka. A, i tutaj jeszcze coś takiego. No i tutaj mogą być co? Tereny mieszkalne, myślę. A tutaj chyba sobie damy takie tereny. Same biura. Same biura niech będą. Oj, prąd. Prąd powoli nam się kończy, więc sobie musimy podnieść na niego budżet do 115%. Będzie dobrze? No tak na stykach tutaj się pobudują, to już nie będzie git, więc jeszcze sobie tutaj bardziej go podwyższymy na 25. Będzie git? No. Teraz powinno być git. Tutaj sobie jeszcze muszę też dać dzielnicę, halo. Bo o niej w ogóle zapomniałem. A fajnie jak jest taka dzielnica, bo sobie można jakieś różne przepisy specjalne tutaj dorobić. Różne przepisy. Na przykład zakaz palenia. Tego typu sprawy.
zachęta dla rowerzystów. No, więc fajnie, fajnie. Tutaj. O, dobra, 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 dobra. I dobra, mamy dzielnicę. Nie pagórki, tylko normalnie. Taka dzielnica. Karlikowo, bardzo fajna, bardzo fajna. Podoba mi się ta nazwa. Tutaj też będzie po prostu Wrzosowiak, jak dzielnica w moim mieście. Bardzo fajnie. No, to jest elegancko. Dobra. Więc może tutaj sobie jakąś linię też autobusową zrobimy. Żeby, też bym chciał jakąś linię trolejbusową może zrobić później. Kiedyś. Okej, więc pojedziemy sobie z tą linią. Za bardzo nie wiem jak. Bo tutaj sobie idzie tak linia. Tutaj ją jeszcze przedłużyłem do tego dworca. Tutaj sobie tak idzie. I myślę, że kolejna linia to też pójdzie. Też pójdzie se. Tutaj z tego, tutaj przystanku. I pojedziemy nią tak. Tak. Tu. Tak bardziej na przesiele sobie nią pojedziemy. Tak. Tak. Tak, dziękuję bardzo człowieku na motorze. Tu pojedziemy sobie. Tu i tu. I będziemy chyba zakręcać. I z powrotem jedziemy. Tak. Tak, tak. Tu i kończymy. Także mamy jakiś tutaj przystanek, żeby się przesiąść. I to będzie linia taka o, a to będzie linia taka o. No, mamy dwie linie, sobie jedna idzie do centrum. Ojdź. Okej, cmentarz, bo tutaj widzę nie wyrabia, to musimy sobie taki tutaj cmentarz zrobić. W tym miejscu. No bo ten już nie ma zasięgu, niestety. Tu jeszcze woda. Musimy się zająć wodą z tej strony. Tutaj z takim łącznikiem w tym miejscu. Okej, niech się budują. Fajny ten tutaj ten park będzie tak w takim miejscu. Już go odwiedziło 465 osób, więc niedługo będziemy mieć kolejny poziom. No i zobaczcie, że coś tam zarabiamy. Nawet nie tak mało. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Także tutaj taka będzie dzielnica właśnie amerykańska. A gdzieś tam dalej, tu, może tu. Będzie stare miasto, jakieś fajne sobie też wykonamy. Mam nadzieję, że będzie fajne. No ale mam nadzieję, że raczej będzie. Okej. Tutaj jeszcze nie wiem czemu, ale bym tą rozbudował tak do końca, bo ta... To mi się podoba. Tu mi się podoba ta dzielnica. O! Congratulations. Sobie połączymy z takim przejazdem kolejowym jeszcze w tym miejscu. I z taką drogą tutaj. O. No, także myślę, że coś takiego. A tutaj już będą jakieś, sobie porobimy drzewka, żeby aż tak blisko nie było. Aż tak blisko, żeby nie było tej oczyszczalni. No, wcale nie jest blisko. Dobra. I tutaj sobie też porobimy troszkę tych takich tych tutaj samowystarczalnych.
A tutaj może gdzieś jakieś zrobić sklepy. Na przykład tutaj. O. Niech mają tych troszkę sklepów. Powinny się wybudować te sklepy. Tak, powinny się. Znaczy, no na pewno się wybudują. Ładne sklepiki. Okej. Także no, miasto się rozrasta, moi drodzy, coraz bardziej. Jak tam nasz odcineczek? 30 minut. Także, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek będzie niebawem. W kolejnym odcinku sobie na pewno zrobimy ten kampus z DLC. Z DLC Campus. Ale to będzie w kolejnym odcinku. To byłoby na tyle w tym odcinku. Do kolejnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.